Straty wynoszą ponad 10 tysięcy zł. 58-latek niszczył samochody przy ulicy Miłosza i Dunikowskiego w Wałbrzychu... Bo były źle zaparkowane. Kryminalni od kilku tygodni zajmowali się sprawą uszkodzonych pojazdów zaparkowanych w ulicy Miłosza i Dunikowskiego. Pokrzywdzeni zgłaszali, że ktoś porysował karoserię ich samochodów. Suma strat wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Policjanci dzięki monitoringowi zatrzymali 58-letniego mieszkańca Wałbrzycha odpowiedzialnego za serię zniszczeń. Podczas przesłuchania tłumaczył śledczym, że niszczył pojazdy, ponieważ jego zdaniem były nieprawidłowo zaparkowane. W ten sposób sam wymierzał sprawiedliwość niesfornym kierowcom. Jak mówił, chciał w ten sposób zniechęcić ich do parkowania w tym rejonie. 58 lat usłyszał cztery zarzuty zniszczenia mienia, grozi mu do pięciu lat więzienia.